Siemanko wszystkim, z tej strony Noris, a to jest 22 bodajże tutaj nie chodzę, odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic. W tym odcinku zaplanowałem odwiedzenie Xardasa w jego pięknej wieży, która jest niestety w głębi terytorium orków, co nie jest dla nas zbytnio pocieszające. Jednak zanim wyruszymy, chciałbym zobaczyć, jakie ja mam zwoje, bo mogą się bardzo przydać. Bryła lodu, dobra, powinno dać radę, dlatego ja się teraz udam się w stronę przejścia, tam gdzie zaatakował nas tych dwóch strażników. Tam powinien stać jeden strażnik, dlatego jeżeli będzie tam trudno, to przejdziemy inną drogą, ale na początku spróbujemy tamtą drogą właśnie przejść i wypróbujemy nasz nowy topór, który ma prawie 100 obrażeń i mam nadzieję, że jako nowa broń zda egzamin na orkach, kopiąc ich im dupy wszystkim po kolei. Dlatego ja będę bardzo zadowolony, jeżeli ten topór zda egzamin. Moment, ja się tak zastanawiam, czy aby dobrze, że idę, czy nie ma czasem jakiejś innej, szybszej drogi, ale chyba nie ma. Mam 19 poziom, 5 punktów nauki niewykorzystanych. Dobra. Mamy czas. Ja jestem optymistą. Jestem optymistycznym realistą. No, będzie. Będzie, no. W tym odcinku będę grał w Gothica. Tak, będę grał. Żabcie oczywiście słychać, które zagłuszają nam wszystko, co w ogóle słychać w tej grze. Natomiast nam to nie przeszkadza, idziemy dalej. Przechodziliśmy tutaj ostatnio, czy jakoś teleportowaliśmy się, bo nie wiem. Chyba się teleportowaliśmy. A, i pamiętam, stłukliśmy tego całego skorpiona, żeby dostać jego itemki. Mamy prawie 4000 bryłek rudy, co jest nawet według mnie dobrym wynikiem jak na razie. Oczywiście moglibyśmy wtłuc każdemu po kolei handlarzowi. Do starego obozu można by wejść, tam kilku handlarzy możliwe, że leży trupem, ale no niestety nie jestem aż takim koksem, żeby tam wchodzić, no bo wiecie, Saigon to Saigon, wszyscy się naraz chyba na mnie rzucą. Ja myślałem, że tam ktoś chodzi. Jednak nie. Tutaj jakiś koleś był przecież. Jemu też można by było wtłuc. O ile ma coś do sprzedania. Jeżeli nie ma nic do sprzedania, oszczędzę gościa. Heja. Nie, ty tutaj nic nie masz do sprzedania, także masz szczęście. Nie padniesz moją ofiarą. Natomiast inny handlarz, który stałby tutaj na wolności gdzieś, nie zostałby potraktowany łaskawiej. Widać już z daleka chatę kawalorna. Jednak nie wiem, czy jest kawalorn w środku. Cholerka, nie wiem, naprawdę. Jest skorpion, ale kawalorna nie widziałem. Czyżby dał dylu? Nie, cały czas jest kawalorn. Pokaż mi towary. Nie chcę jeszcze raz tego sam... Jesteś mój. Sorry bardzo, ale muszę mu dupę przetrzepać. Tak w międzyczasie przetestujemy oczywiście topór, rzecz jasna. Co za mnie? Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! No, potykał. Ale 5000 jest nasze. Wow. Chyba jeszcze raz będziemy musieli mu przywalić w banie, bo inaczej nie da rady na jeden raz tego wszystkiego wziąć. Zaraz zobaczycie, że kawalorn zacznie wstawać, a my będziemy w polu ze zbieraniem. O, właśnie teraz. Leżeć, mówię. Słabe przedstawienie. A ty zamknij się, bo za wiapę zaraz dostaniesz. Wow, strzały, łuki, wszystko. Wow. No nie może być. Bierz to. To jest niemożliwe, że coś takiego mogło mnie teraz spotkać. Leżeć. Powiedziałem, dzisiaj będziemy się znęcać nad kawalornem. Patrzcie, to sprzedamy wszystko jeszcze raz.
Kasę pozyskamy. Ile mamy mamona teraz? Prawie 10 tysięcy. Jednak ty, koleżko, trochę żeś przesadził w tym momencie, krzycząc do mnie. Nie ma sprawy. Ty nic nie masz. Dobra. Jesteś goły i wesoły. A my ruszamy dalej. Taka mała odskocznia była. Od tego całego... bałaganu, który teraz zapanował w całej kolonii. Po powrocie od Xardasa prawdopodobnie będziemy mogli pójść i razem z Gornem wybić wszystkich strażników Gomeza w kopalni. Jednak teraz przygotuję się do walki z tym oto jednym przeciwnikiem. No ale powinienem dać radę. Pod trójeczką sobie zapiszę. Ostatnio mam bardzo duże problemy z save'ami. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Dużo mi bardzo zabiera. Bardzo dużo mi zabierają kuszą. Ile ja mam obrony przed pociska? A, 10, tak? To wszystko wyjaśnia. Bełt, strażnik. Weźmiemy wszystko, co masz. Ty nic nie masz, dlatego teraz powinienem się uleczyć troszkę. No... Trochę wydrobiliśmy tych miksturek. Zabiliśmy strażnika, dlatego zapiszemy sobie jeszcze raz grę, żeby nie było obowiązku przechodzenia tego wszystkiego od nowa. Czego oczywiście oboje, ja i Bezi, byśmy nie chcieli. Pewnie wy też byście tego nie chcieli, jednak widzę, że mamy mały problem, gdyż przez wszystkie te rozdziały tworzyły się tutaj orkowe psy. Co wiąże się z faktem, iż mamy ich teraz od groma, a nawet troszkę więcej. I orkowie są. Po jednym. Wow. Nie da rady go ten? Tak chyba według mnie to jest orkowy pies. W kątiku dwójce to jest odpowiednik warga. Znaczy inaczej, odwrotnie. Że warg jest odpowiednikiem orkowego psa. Powoli, niech przyjdą tutaj. Bo teraz będziemy mieli trzy psy do załatwienia. I rzecz jasna kilku orków tam, ale no jak sobie z nimi poradzimy, to będę się cieszył. Powoli, wy mnie nie widzicie. Jep! Dobrze. Uwaga. Uważaj, Bezi. Dobra. Bardzo dobrze. Udało się pokonać te psy. Jednak orkowie to już jest całkiem inna sprawa. Będziemy musieli wyciągać po kolei. Ale będzie trudno, bo jeden stoi obok drugiego. Ale coś wymyślimy. Bezi to jest Bezi. Czyżby orkowie coś już podejrzewali? Chyba tak, bo mają topory wyciągnięte, dlatego orkowe psy powyciągamy po kolei. Nie wiem, dlaczego one tak blisko do mnie podchodzą i się wystawiają na strzał. Patrzcie, orkowie jak za każdym zabiciem ich psa mają jakieś wąty, jakby coś się działo dookoła. No tak, dzieje się, śmierć do was idzie. Pod piąteczką sobie zapiszemy. Bo nie wiem, gdzie ja mam w ogóle zrobiony szósty zapis. Możliwe, że jeszcze w kanionie troli? Nie. No lis. Tak, jeszcze w kamiennej fortecy. Dobra, orkowe psy już idą. To dobrze. Bo to jest ostatnia grupka. Wycofamy się troszkę, bo orkowie to już jest większy kawałek chleba. Cięższy orzech do zgryzienia. Czekajcie. 3, 4, 1. Chodźcie. Orkowy pies. Wow, hała. Dobra. Wow.
się. Nie obeszło się rzecz jasna bez obrażeń większych, ale jednak udało się pokonać i to się liczy. Nadpiszę sobie szósty zapis, bo nie chciałbym, wiecie czego, od nowa przychodzić od kamiennej fortecy. A nie, przepraszam, jeszcze jeden pies orkowy został. I dalej chyba kąsacze są. Tak, widzę jakiegoś kąsacza tam w oddali. Ale orkowie mnie najbardziej tutaj martwią w tym momencie. Chodź powoli. Piesku. No, orkowie mają wąty. A, z psów nie można nic wyciągnąć. Dobra, zapiszemy grę. I zajdziemy tutaj, z tej strony. Tu jest, co to jest? Tu jest jakaś jaskinia. Coś tu się pali? Tak, pali się coś tutaj. Co my tu mamy? A, miksturkami oczywiście nie pogardzimy, bo nie jesteśmy tacy. Bryłka rudy, no rzecz jasna, 10 też nie pogardzimy, nigdy. Bierz co chcesz, bierz wszystko co dają, tak? Łóżko nawet mamy, bardzo ładnie. To jest jakiś piwór, nie wiem co to jest. Gotujemy zupę? Dobra, czekajcie, da się tego używać? Nie, nie da się. A ławeczki da się używać? Da się! Będzie oczywiście sobie jeszcze posiedział na, ławeczce. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba kontynuować ratowanie kolonii. Po kolei trzeba ich wyciągać. Chodźcie, chodźcie. Orzesz, ty, teraz to się wrąbałem jak śliwka w kompot. Cholerka. W którym to ja zapisałem? W jedyneczce może. Jednak i pies orkowy to nie jest taki ostry przeciwnik dla mnie. No możemy sobie nadrobić go. Ale nie, to była jednak jedynka. A więc teraz jest pewien problem. Trzeba trafić może... Shit. Wszyscy naraz. Nie dam rady ich pokonać. Jednego mi się udało pokonać, to już jest jakiś progres tutaj, nie wiem, ale... Nie, tak nie ma bata, Trzeba po prostu obejść to dookoła. Ewentualnie im uciec, jednak... Nie chcę tego, wrócę tutaj kiedyś. Z jednym orkiem sobie poradzimy. Mamy 5. Obrona przed bronią 55. Oh, come on, man. Nie no, wiecie co? Tego to ja nie chciałem zrobić. Jak tylko wrócimy do Lee, to ja chcę nową zbroję. Mam kasę. Ja chcę nową zbroję dostać. Wiedziałem, że jest cienka trochę ta zbroja, ale nie wiedziałem, że aż tak. Przynajmniej teraz będziemy wy... Fuck and shit. Ja pierdykam. Nie. Dobra, trudno. Przebiegniemy obok. Może damy radę spierdzielić temu towarzystwu? No ja osobiście się nie spodziewałem teraz. Gdzie ja biegnę? Norris. Gonią cię cały czas. Biegnij nie wiadomo gdzie. Biegnij w góry. Dogoniają mnie. No super. Skacz. Nie wiem, rób co chcesz, tylko żeby cię nie dopadli. Jak
jakaś ścieżka, nie wiem, gdzie ja teraz jestem. O, wieżek Sardasa, bardzo dobrze, tylko że no... Dobra, włazimy tutaj. Samorkowie. Wow! Are you fucking kidding me? No nie, nie, ludzie, to było mocne. Ja się tak nie bawię. Jak ja mam dojść do Xardasa, skoro... Dobra, to trzeba obejść, nie da rady, nie. To będzie długi odcinek, ale... Czegoś mnie ten odcinek jednak nauczy. Tego, że trzeba mieć lepszą zbroję. Lepsza zbroja to podstawa. Co to jest? O! No nie mówcie, że żeście pilnowali jednego napoju. Słuchajcie, wiecie co my, jak my to zrobimy? Ja się teraz przeteleportuję do... Przeteleportujemy się teraz do... Lee. Bo potrzebujemy lepszego pancerza, no bo tak to nie ma bata. Zabiją nas przy pierwszej lepszej okazji. A ja tutaj utnę potem po zakupie tego pancerza i... Brawo, stary. Brawo, stary, brawo. I spotkamy się... Przepraszam. I spotkamy się z powrotem tuż obok tego starego obozu. I ruszymy dalej. Orik. Lee. Witaj. Siema, stary. Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią... 70. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Ten pancerz... Dzięki. I to mi się podoba. Pociskami 10, tak? Przed pociskami cały czas jest taka sama obrona, lipna trochę. Ale najważniejsze jest to, że... mamy lepszą zbroję. Ładnie w niej wyglądam, prawda? Ładnie, ładnie, nie powiem. Mi się podoba. Także ja teraz utnę i zobaczymy się w... no, obok starego obozu. Okej, jestem już. Udało mi się, jak widzieliście, kupić ten pancerz i dotrzeć tutaj z powrotem. A my skupiamy się teraz na dotarciu do Xardasa. Jednak pójdziemy z powrotem po raz kolejny okrężną drogą. Bo jak sami widzieliście, orkowie, to już nie są małe dzieci bawiące się w piaskownicy i rzucające kamieniami. Tylko to są duże dzieci bawiące się toporami, siekierami, rzucające granatami. No, takie udoskonalenie z mojej strony, ale mam nadzieję, że pokazuje. Co jest? Następny kozak. Z lińcu. Lekka kusza, tak? Bełt. Wiesz, przyda mi się to, co masz. Uleczymy się trochę, bo przed wejściem na terytorium orków wypadałoby się uleczyć i zapisać sobie grę. Tak samo nas ranią niestety z... Moment, czekajcie, jakie ja mam amulety? Jakie ja mam założone amulety? Życia. Życia mam tyle od zarąbania. Pociskami siły 20. Zręczności. No niestety nie mamy tego dużo. Przydałoby się coś do obrony przed pociskami. Jednak na razie postaram się przejść tak jak jest. Przed ogniem by się przydało i przed magią. Przed ogniem to wiecie. Kulą ognia, magia to całkiem co innego. Mamy nowy pancerz, się cieszę, cieszy się Norisek jak dziecko, nie wiem, cokolwiek. Przechodzę górą. Ale to było chamskie, jak oni zaczęli za mną włazić po tych półkach skalnych. No dobra, realne, ale nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji.
z ich strony, rzecz jasna. No i... Ostre zagranie ze strony orków. Oczywiście wezmę sobie topór w pogotowiu już, bo brzytwy widzę, tak. To co najgorsze, jedno z najtwardszych takich dwunogów tutaj, poza orkami, rzecz jasna. Tamta brzytwa mnie nie widzi. Nie wiem, jak to uderza. Nie jest tak źle. Mocne, ale... Mamy już swój pancerz, to wiecie. Wiecie, 200 doświadczenia piechotą nie chodzi, na drzewie nie rośnie. Za jaja nie kupione. Dlatego trzeba się teraz uzdrowić. Tylko czemu oni tak dużo ranią? Miksturki też za jaja nie zdobyte są. Piąteczka. High five! Co to? Kąsacze to już dawno schodzą na jedno... prawda? Jakie one mają pole widzenia? Dobra, nie będę tego sprawdzał. Tam jest jakaś jaskinia. Jep. Jep. Finito z mojej strony. Wszystko powinno być takie jak kąsacze, tylko nie powinno się tak głośno drzeć. Tutaj się powinno chyba iść do wieży Xardasia. Witamy. Jakież to my mamy bronie na dżentelmena? Młotka szukamy jakiegoś. A pewnie, że mamy. Łomotacz. Kamienny golem na nauku. Chodź pan. Nie bądź pan prosie. Ten jest trochę twardszy niż tamten. Serce kamiennego golema. O. Przewinę sobie teraz powrotem na naszą broń ukochaną. Rzecz jasna. I zapiszę grę. Pod numerem pierwszym. Mam nadzieję, że save mi nie strzeli, o co bardzo bym prosił. I ruszamy dalej. Powinniśmy... lodowy golem teraz. Spoko, stary. Będzie się przygotował na coś takiego. Piąteczka. Jebudu. Bardzo dobrze poszło. Lodowy golem na ogień. To pewnie ognisty golem by poszedł na... rzecz jasna... coś mrożącego, krew w żyłach. Serce lodowego, wow. Dobra, hop. Hop. Pod dwójeczką zapisałem sobie, jak wychodziliśmy. Bryła lodu. Na wszelki wypadek, bo jak już były dwa golemy, to możliwe, że będzie trzeci. Coś tak słyszałem. O! Rzecz jasna jest. Fuck! Nie. Dobra, mieczem go. Cholerka, nie trafiłem tym zaklęciem. Możliwe, że będę musiał... O, przestał nas gonić, bardzo dobrze. Tam mamy jeszcze jakiś... Nie, słuchajcie, trzeba wczytać, bo mamy jeden strzał konkretny. No i tym strzałem powinniśmy zakończyć całą sprawę. Aha. Znacie ten dźwięk, tak? Czyli dzień. Okej, wszystko się ładnie wczytało, o dziwo.
Dlatego, jak widzicie, jesteśmy teraz tuż obok... Tuż przed walką z ognistym golemem. Mam nadzieję, że to wypali. Jednak nie wypaliło. Nie wypaliło! Wiejemy, wiejemy mu. Nie wiem, co tu się dzieje, że to nie wypala. To zaklęcie. Przemiana w chrząszcza. Fragment. Moment, czekajcie. To można jako runę używać? To jest bryła lodu. Ale jajca. Zamyśliłem się i nacisnąłem, ale jaja. Jak berety. Jednak nie. Coś tu jednak jest nie tak. Pomyślmy. Aha. Czekajcie, czym to się różni? Brakuje ci ma... Co to jest? Uderzenie wiatru. Trzeba sobie odnowić manę trochę. Dobra, spróbujemy jakoś inaczej tego gościa załatwić. Tylko ciekawe... Ulala! To teraz to jest... Mocne, mocne. Uzdrowienie ognisty grom. Dałoby radę go zdjąć, tylko musiałbym najpierw trafić. Spróbuję piorunem, bo on jest praktycznie ze skały, czyli na zdrowy rozsądek rzecz biorąc. Patrz, się działa. Nie mam tyle many. Wow. Kurczę, no. To nie mogę po prostu... Czemu nie mogę go po prostu normalnie pokonać jak... zwykłego cepa? W którym to było? Tu? Nie. Moment, gdzie są zwoje? Tu. Czyli na... dole powinno być serce lodowego golema. Słuchajcie, nie będę teraz zapisywał. Teleportacja. Bryła lodu, dobra. Chodź, gamoniu. Fuck! Czekajcie, wczytam grę. Za grzyba nie wiem, o co w tym chodzi. Bryła lodu powinna go zamrozić. Tak jest zresztą moje. Dzięki, stary. Okej. Po kolejnym wywaleniu gry już jestem z powrotem. Ognisty pocisk i dalej będę się zastanawiał, jak go mogę pokonać. Przemiana w nic tu nie wchodzi w grę. Sprawdzimy piąteczkę, chociaż... No, nie jestem za bardzo tutaj przekonany co do tego zaklęcia. Tak, jak sami widzicie. Myślę, że... Kurczę, tak się zastanawiam. Co może być? Nie tak w tej całej bryle lodu. Ja tak się teraz zastanawiam, czy może powinniśmy skończyć odcinek i w kolejnym odcinku jeszcze raz przejść się do magów wody albo do jakiegoś... No, tylko magowie wody teraz zostali, brawo. I spróbować ich... u nich może kupić jakiegoś... Jakiś zwój. Coś tam z lodem, nie wiem. To jest jakiś ogień, to może nie będzie działało.
Tak. Wiej, nawet nie umiesz tego rzucić. Weź. Dobrze, także ja się teraz z wami chyba pożegnam. Nie będę was teraz zamęczał tym chodzeniem i czekaniem na to wszystko. W kolejnym odcinku zajmiemy się tym całym ognistym golemem. Także ja się teraz z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. No niestety nie udało nam się dotrzeć do Xardasa. Jak widzicie, jesteśmy bardzo blisko już, jednak są pewne ograniczenia. Także ja się z wami żegnam. Pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie. I zapraszam do kolejnych odcinków. Pa, pa, trzymajcie się.